kilka dni temu, dokładnie tydzień temu, z 13 na 14, ponieważ ta akcja dosyć długo trwała, dosyć uciążliwie pracowali nad tym, żeby wrócił człowiek do życia. Dojechaliśmy, tak jak tutaj pan komendant wspomniał, zamknąć park, bramę, jedną z bram parku na ulicy Chopina. Dobiegł do nas kierowca taksówki, informując, że mężczyzna spadł ze schodów i leży nieprzytomny. Ma uraz głowy, więc my nie zastanawiając się wybiegliśmy z radiowozu, pobiegliśmy. Faktycznie leżał mężczyzna, sprawdziliśmy jego czynności życiowe. No jeszcze oddychał, bo ten oddech był płytki, ale w pewnym momencie nie wyczuwaliśmy ani oddechu, ani pulsu. Do przyjazdu karetki prowadziliśmy cały czas resuscytację, czyli 30 wdechów, 30 uciśnień i 2 wdechy. Po około 5 minutach na miejsce przyjechał pierwszy zespół ratownictwa. Panowie ratownicy nie kazali nam przerywać czynności, robili swoje rzeczy. My nadal kontynuowaliśmy resuscytację. Każdy strażnik jest przeszkolony do udzielania pomocy, także myślę, że każda osoba by się tak zachowała, już na pewno funkcjonariusze. My codziennie się spotykamy z ratowaniem życia i zdrowia, ponieważ ratujemy życie w ramach przycisku życia. I od początku naszej działalności myślę, że z 25-30 osób zostało w ten sposób uratowane, więc to nie jest pewna nowość dla nas. Strażnicy włączają się również w takie działania, bardzo bym powiedział, społeczne w tych momentach, kiedy można by powiedzieć, że zespół ratowniczy był tym, który pewnie zrobiłby to w momencie przyjazdu i oczekiwanie na nich z taką profesjonalną pomocą, jaką Państwo udzielali, na pewno jest być może powodem, że ta osoba poczuła się lepiej albo że została przywrócona do życia.